zaszczyt w imieniu prezydenta miasta Bielska-Białej, pana Jarosława Klimaszewskiego, gospodarza miasta Bielska-Białej, przywitać państwa wszystkich drogich sportowców na Góral Cup numer 1, pierwsza edycja i wszyscy ci, którzy za pomocą kanału YouTube oglądają nas przed ekranami. Chciałbym wszystkich państwa bardzo serdecznie pozdrowić w imieniu marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełpsowskiego i swoim własnym. Chciałbym wszystkim państwu życzyć, aby dzięki temu turniejowi poszerzyły się nasze umiejętności, zwiększyła się nasza tężyzna i umiejętność, przez co w przyszłości będziemy mogli osiągać znakomite wyniki. Chciałbym wszem i wobec ogłosić, że pierwszy międzynarodowy turniej góralski Góral Cup uważam za otwarty. Siatkarzem turnieju pierwszego międzynarodowego turnieju siatkarskiego Góral Cup zostaje zawodnik Mickiewicza Kluczbork, oznaczony 13. Przemysław Toma. Jest i statuetka dla najlepszego zawodnika. Jak zwykle w Bielsku Białej jesteśmy bardzo gościnni, tak też wyglądało w tym turnieju. Miejsce drugie pierwszego międzynarodowego turnieju siatkarskiego Góral Cup. BBT z Bielsku Biała. Pozostało nam jeszcze tylko ogłoszenie zwycięzcy pierwszego międzynarodowego turnieju siatkarskiego Góral Cup. Zwycięzcą zapraszamy oczywiście kapitana Mickiewicz Kluczbork. 25 kilo podobno ma ta rzeźba, także powodzenia. Myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w tym cyklu, to traktujemy to jako pierwszy turniej z cyklu Góral Cup. Będziemy go kontynuować, być może jeszcze w tym roku będzie druga edycja jesienią przed ligą. Także dziękuję bardzo za udział, za przyjazd, życzę wszystkiego dobrego, powodzenia w ostatnim okresie rozgrywek i zdrowia.